Cześć, witajcie, z tej strony Robert. Dzisiaj chciałem wam zaprezentować, jak prawdopodobnie będzie wyglądał Android 7.0 na Samsungu Galaxy S7, S7 Edge. Dlaczego prawdopodobnie? Bo jest to beta i to mocno podkreślam, że nie jest to finalny soft, więc może tu jeszcze wiele rzeczy działać nieprawidłowo. Ja też na swoją odpowiedzialność po prostu sobie to wgrywam. Jeżeli chodzi o wgrywanie, macie link w opisie, gdzie jest to wszystko wytłumaczone. Tam w szewcu kolega z Pitera ładnie to wszystko opisuje u siebie na Android Now, więc zapraszam was bardzo serdecznie, jeżeli jesteście zainteresowani. On ma wersję Xeo, ja mam wersję BTU, bo instalowałem to troszkę wcześniej, zanim się u niego to pojawiło. Natomiast, no przejdźmy do najważniejszych zmian. Ja najbardziej liczyłem, że sporo rzeczy pojawi się z Note 7, skoro nie mamy tego Note 7. Druga sprawa jest taka, że liczyłem, że będzie to działało w miarę płynnie i stabilnie i zaraz wam troszkę o tym powiem. Pierwsza i chyba najważniejsza zmiana, że wreszcie na Always On Display nie mamy tylko powiadomień z wiadomości oraz nieodebranych połączeń. Mamy również no po prostu powiadomienia z danych aplikacji, które pojawiają się tutaj na pasku powiadomień. Czyli jeżeli one tutaj się będą pojawiać, nie wiem, może coś przyjdzie jeszcze, jak widzieliście, był Instagram. One będą się również tutaj pojawiały teraz, więc to jak najbardziej ok. Nie mam zastrzeżeń co do działania skanera odcisków palców. Działa no, bardzo płynnie. Wszystko jest w porządku. Zmian jest naprawdę sporo. Zacznijmy od tych takich jakichś tam podstawowych. Oczywiście w lewo mamy update. On cały czas gdzieś tam z drobnym opóźnieniem się odpala. To było tak samo w przypadku Note 7, czy wcześniej S7, czy S7 Edge. Niestety to nie działa aż tak super płynnie. Natomiast sporo fajnych zmian. Na przykład w momencie, kiedy dzwonimy sobie na gdzieś, zobaczcie jak fajnie to się zmienia kolorystycznie. Wygląda to naprawdę bardzo, bardzo ciekawie. To jest jedna z takich zmian. Natomiast jest dużo takich przejść, gdzie mamy interfejs kolorowy, a mamy później biały, jest też biały i czarny i to jest ta rzecz, która mi się podoba, zaraz wam to pokażę. W wiadomościach, no wygląda to dość standardowo, tutaj nie ma jakichś większych zmian, więc nie będziemy sobie o tym wspominać. Pierwsza rzecz, ostatnie aplikacje. Ostatnie aplikacje wyglądają bardzo podobnie, natomiast działają troszkę inaczej, bo zobaczcie, że bardzo mocno jakoś te karty tak przeskakują, one się tak pojawiają do połowy, a później, o właśnie, same się tak przesuwają, więc powiedzmy szczerze, że nie wygląda to źle. Oczywiście jest możliwość tutaj przejścia sobie utworzenia multi-window, czyli wielu okien z dwóch aplikacji, natomiast działa to troszkę inaczej. Dużo więcej zaczerpnięto to właśnie z czystego Androida niż bezpośrednio z tego, co mieliśmy wcześniej w przypadku Samsunga Galaxy S7, S7 Edge, czy w ogóle Samsungów, jeżeli chodzi o multi-window. Natomiast no działa to w ten sposób, że po prostu odpalamy sobie jedną aplikację, przytrzymujemy i odpala nam się po prostu miejsce, gdzie możemy odpalić sobie kolejną aplikację, co możemy sobie odpalić, na przykład ustawienia. I jak najbardziej możemy sobie oczywiście tym tutaj ruszać, tak jak wcześniej, jeżeli zrobimy sobie do samego dołu, to ta aplikacja nam się zamyka. Natomiast fajnym rozwiązaniem jest to, że jeżeli odpalimy sobie jeszcze jedną tutaj aplikację, wyjdziemy, zobaczcie, mamy tutaj pokazane u góry, że te aplikacje są w tle. I to jest fajna sprawa, bo możemy zrobić sobie tak z YouTube'em, on będzie działał w tle i będzie leciał głos, natomiast możemy sobie normalnie korzystać z telefonu w dowolny sposób i cały czas ten YouTube jak będzie leciał w tle, a nie będzie nam jakby zajmował tutaj miejsca nigdzie na ekranie, więc możemy sobie tylko go słuchać, jeżeli ktoś na przykład ogląda moje Q&A w niedzielę. Kolejny aspekt, o którym warto wspomnieć, no oczywiście możemy sobie do tego powrócić, wystarczy kliknąć i wtedy nam to się pokazuje. Warto również wspomnieć o tym, że zostaje nam tutaj gdzieś na pasku. No i właśnie, ten pasek. Ten pasek z jednej strony wygląda naprawdę bardzo fajnie. Oczywiście mamy tutaj przełączniki. Tych przełączników jest sporo, one są teraz w kartach, natomiast bardzo duże odległości są między tymi ikonkami, one strasznie dużo zajmują. Jest możliwość segregacji powiadomień, żeby one się nie dublowały. Jest z tych ważnych informacji tryb wydajnościowy. On można go włączyć, zaraz wam pokażę jak to wygląda. Mamy filtr światła niebieskiego, to jest rzecz, która doszła i to jest jak najbardziej w porządku. No a reszta rzeczy bardzo podobnych, właściwie tyle. Mamy regulacje, jest to wszystko co najważniejsze, wydaje mi się, że tutaj się pojawiło. Dobra, przejdźmy sobie do tego, jak wyglądają ustawienia. Ustawienia, jest jedna długa lista, oczywiście troszkę się zmieniło, jest ona teraz na biało. I teraz tak, z ważniejszych rzeczy. Tu mamy filtr światła niebieskiego, o czym wam mówiłem. Możemy wreszcie zmieniać sobie rozdzielczość aż do ekranu HD, nie zmieniając wydajności urządzenia. I to jest ważne, bo wcześniej było tylko tak, że można było zmieniać jakby tryby baterii, w tym trybie baterii była po prostu niższa rozdzielczość, żeby oszczędzać trochę baterię. Teraz możemy sobie zrobić 720 bez jakiegoś większego problemu.
Oczywiście tutaj no, od razu no, musimy poczekać, aż to nam się załaduje. To jest trochę wszystko większe, trochę mniej, takie trochę bardziej rozmazane. Nie widać pikseli, natomiast nie jest to takie super ostre jak wcześniej, więc warto o tym wspomnieć. Natomiast fajne jest to, że możemy to zmieniać sobie bez jakby ingerencji w tryb oszczędzania czy też nieoszczędzania baterii w naszym urządzeniu. Tutaj dość podstawowe rzeczy, tak jak wcześniej. Jest always on display. Tutaj nie można jakby regulować, które powiadomienia z tego co widzę, ale układów jest trochę więcej. Są jakieś też nowe zdjęcia, które już były wcześniej. Można sobie wrzucać powiadomienia, można zaznaczyć, żeby były lub żeby ich nie było. Wskaźnik LED, no tutaj nic więcej nie ma. Oczywiście są te dodatkowe informacje, które możemy ewentualnie szukać w danej kategorii, które są podpowiadane na samym końcu. To jest taki dodatkowy bajer. Mamy również aplikacje, możemy sobie włączać je, w jaki sposób one mogą być prezentowane. W tapetach mamy na razie motywy, jest tylko jeden, niestety na razie ich mało. Podejrzewam, że to jest wersja, kwestia tej bety. Niestety tej bety nie można zaktualizować do, znaczy tu nie będą przychodziły aktualizacje OTA, czyli te, które będziemy mogli gdzieś tam sobie zmieniać i dodawać, będzie trzeba wrócić na oficjalny soft. Natomiast ten soft nie narusza jakby flagi, czyli nie nabija też jej i nie powoduje, że utracimy gwarancję. To taka dodatkowa informacja. Teraz tak, tutaj w zaawansowanych rzeczach wszystko co wcześniej było, obsługa jedną ręką, aparat, żeby szybko uruchomić wszystkie te funkcje udostępnienia, obracania i tak dalej. No, Smart Stay, mamy gry, czyli możliwość włączenia Game Launcher i Game Tools. Ja sobie to wyłączę może. Z tych ważnych informacji, konserwacja i urządzenia. Tu się sporo zmieniło, bo teraz wygląda to troszkę inaczej. No i dobra, 82 na 100, dobra jakość, możemy oczywiście sobie to wyczyścić. Teraz tak, tu możemy dodać sobie skrót, tu przejście do baterii. W baterii mamy oczywiście tryb tutaj jakby segregowania tych aplikacji, czyli on tutaj wykrywa, które zużywają, które nie zużywają. Możemy sobie dać aplikacje, które będą nie monitorowane i nie będą tutaj ograniczane w tle. Mamy tryby średni na przykład i pokazane, że jest Full HD, maksymalna jasność 80. Właśnie powiadomienia w ten sposób się pojawiają. Maksymalny to jest do HD. No jest kilka tutaj rozwiązań. Natomiast użycie baterii mam 40%. Miałem 60, jak się kładłem wieczorem spać. 4 godziny 12 na ekranie. Wydaje mi się, że to jest całkiem niezły wynik. Jest naprawdę bardzo dobrze. W nocy zużyło około 7% baterii. Jest oczywiście karta SIM, jak widzicie, włożona i jest Wi-Fi podpięte, więc większość na Wi-Fi. Natomiast no, jest naprawdę całkiem nieźle, warto gdzieś o tym wspomnieć. Tryby wydajności. W trybie wydajności mamy albo normalny, mamy na przykład gra, która włącza nam Game Launcher, Game Tools, no to są kilka takich dodatkowych rzeczy. Zmienia rozdzielczość Full HD, która no, chyba będzie bardziej dopasowana do wszelkiego rodzaju gier, dzięki temu też wydajność trochę lepsza będzie. Mamy jasność wyświetlacza 100%, tu jest rozrywka. Że na przykład mamy poprawianie wideo, to Wam zaraz też pokażę. Wysoka wydajność i tutaj jest wszystko na maksa. Możemy sobie to zmieniać w ustawieniach. Właśnie w trybie normalnym możemy również zmienić sobie rozdzielczość, tak jak Wam pokazywałem. No i tyle. Poprawianie wideo w filmach, to za chwilę Wam też pokażę, bo to jest dokładnie ta sama funkcja, co w przypadku Note 7. Jeżeli chodzi o pamięć urządzenia, no to zużyte 11,3 z 32, tak to wygląda. Nie wiem, ile sam system zajmował, przyznam szczerze. Możemy 1,3 wyczyścić, więc sporo tych śmieci się zbiera. Z RAMem jest trochę lepiej niż poprzednio, to znaczy bardzo długo tutaj zlicza jakby ten RAM, to jest jedna kwestia. Natomiast druga rzecz jest taka, że faktycznie 2,2 z 4 zajętych, możemy sobie teraz wszystko wyczyścić. On nam wyczyści i faktycznie tego RAMu chyba trochę więcej zostaje, dłużej te aplikacje gdzieś się utrzymują w tle, ale wiadomo, to jest, no nie mam jakoś specjalnie mega dużo aplikacji zainstalowanych. 1,7 z 4, dostępne 1,8, więc wygląda to, o, już 90%, 90 punktów. I oczywiście bezpieczne urządzenia, czyli NOX, jeżeli byśmy chcieli. Kolejna rzecz, aplikacje, ekran, tu się za dużo chyba nie zmieniło, z tego co widziałem, skaner odcisków palców działa normalnie. Informacja o urządzeniu, oprogramowanie, Android 7, więc no, w chwili obecnej tak to się prezentuje. Czy coś jeszcze z ważnych informacji? Ok, bo teraz nam się znowu zmieniła ta rozdzielczość, to ten Game Launcher nam się tutaj dodał. Z ważnych informacji jeszcze aparat. Aparat również się zmienił, sam interfejs. Nie wiem, czy to jest najlepsze rozwiązanie, przyznam szczerze, bo w lewą stronę mamy ustawienia i to jest spoko sprawa. Tych ustawień, jak widzicie, no jest sporo. Oczywiście możemy dodawać sobie kolejne przez instalację.
Natomiast z prawą stroną nie przechodzimy do zdjęć jak wcześniej, to było ok, tylko mamy te filtry. Ja mówiłem w przypadku Note 7, że to niestety nie było super rozwiązanie i wolę rzeczywiście, żeby tutaj było przejście do zdjęć. Natomiast jeżeli chodzi o zdjęcia, to jest jakiś ogromny błąd moim zdaniem. Nie wiem, chyba że to jest zamierzone. Zobaczcie, wygląda tak. Zdjęcie mamy z czarnymi pasami, no bo oczywiście możemy sobie je przeglądać. Zdjęcia póki co są no, bardzo ładne, tak samo jak poprzednio, nie mam jakichś tutaj większych zastrzeżeń, naprawdę rewelacyjnie i szybko robią się te zdjęcia, natomiast klikamy tutaj i nam się zmienia cała kolorystyka. To chyba nie do końca tak to powinno działać, mam nadzieję, że to poprawia, no bo tutaj za każdym razem zmienia nam się ta kolorystyka dość mocno. Rozumiem, że jakby ustawienia są białe, natomiast przy przeglądaniu mamy czarne pasy, no nie wiem, dziwnie to wygląda dla mnie, natomiast same zdjęcia oczywiście no, błyskawicznie są robione. Nie ma tu jakichś większych problemów, w ustawieniach się właściwie nic nie zmieniło, wszystko jest tak samo, filmy możemy w UHD jak zawsze i tyle. Stabilizacja wideo również jest. Odpalanie aparatu dwukrotnym kliknięciem jak najbardziej pozostała, tu się nic nie zmieniło, no rzeczywiście no, działa to póki co ok, zastanawiam się czy oczywiście czegoś nie pominąłem. Trochę mi przeszkadza to, że jednak są duże te ikonki, tu można oczywiście wyszukiwać sobie aplikacje, jeżeli wyszukamy sobie jakąś tam aplikację, no powiedzmy Twitter, powiedzmy, o, to nam wyszukają, ale pokazuje nam jeszcze jakieś tam dodatkowe aplikacje, czasami nam podpowiada tutaj, jeżeli chodzi o Google Play czy Galaxy Apps, więc te rzeczy również się tutaj zmieniły. Galeria, na razie nie mam za dużo zdjęć, ale wygląda to w ten sposób, tak, o, obrazy, albumy, historie, te historie oczywiście doszły później. I tyle, jeżeli chodzi o to zmiany najważniejsze, wydaje mi się. No póki co wszystko się spoko odpala, nie mam jakichś tutaj większych zastrzeżeń. Aplikacje się ładują, jak zawsze błyskawicznie. Tutaj, no mówię, tych motywów za dużo nie ma w chwili obecnej, ale podejrzewam, że to się zmieni. Tapet już troszkę jest i te tapety widzę, że też się trochę pozmieniały. Wyglądają tutaj no, zdecydowanie lepiej, ładniejsze są. Ale no to jest kwestia oczywiście tutaj update'u samej aplikacji. No w aplikacji, w sensie w menu mamy wszystko jakby skondensowane. Zmieniła się również aplikacja e-mail, sHealth chyba troszkę też, moje pliki trochę też inaczej wyglądają. Chociażby z punktu takiego, że mamy teraz jakby specjalne miejsce, gdzie będą ewentualnie pliki APK, które sobie ściągniemy bezpośrednio nasze urządzenie. Nie mam karty microSD włożonej w chwili obecnej. Tyle z tych zmian, ale widzicie, że działa to w miarę płynne, natomiast czasami pojawiają się takie spowolnienia, no tak jak wspomniałem, no to jest to cały czas wersja beta, więc nie jest to oficjalna, społecznościówki, Google, Microsoft, jak zawsze, to jakaś aplikacja, która w ogóle nie działa. Czy możemy ukrywać sobie te aplikacje, które są softowe, powiedzmy, że Gira, możemy wyłączyć, więc jest w porządku, no część rzeczy oczywiście nie. W ekranie krawędziowym za dużo się nie zmieniło, wygląda to tak samo. W sensie takim, że zawsze wysuwamy go sobie z jednej strony, mamy ustawienia. Widzę z tego, co zauważyłem z tych takich ciekawych rzeczy, to chyba konserwacja urządzenia doszła, bo wtedy tego nie było i wygląda to w ten sposób, że tutaj no, zlicza nam, no tutaj widzicie, że nie do końca chyba z czcionkami poszło, że w sensie nie mieści się wszystko, ale dostęp mamy do tych trybów, które wam pokazywałem wcześniej, że 86 punktów na 100, że domyślna pamięć, że można zwolnić po prostu tam 1-3 giga, jak nam pokazywało wcześniej i tak naprawdę to tyle. No i w zaawansowanych funkcjach jedna rzecz, o której nie wspominałem, to jest właśnie to poprawianie wideo, w których aplikacjach one wtedy są, jak widzicie, troszkę jaśniejsze. To rzeczywiście tak działa na takiej zasadzie, że jeżeli odpalimy sobie YouTube, to automatycznie nam tutaj po prostu podbija jasność tego wyświetlacza, jeżeli będziemy coś tam przeglądać, więc działa to mniej więcej w ten sposób. Dajcie znać, jeżeli znaleźliście jeszcze jakieś ciekawostki, które pominąłem. Trzymajcie się, no i pozdrawiam, cześć!